Sojusz Lewicy Demokratycznej. Historia partii. Powstanie SDRP i budowa koalicji SLD. W lutym 1991 roku Włodzimierz Cimoszewicz i Aleksander Kwaśniewski wystosowali apel zatytułowany Tak dalej być nie może, w którym wezwali siły lewicowe do utworzenia wspólnego bloku wyborczego, zdolnego przeciwstawić się polityce gospodarczej prawicy. Apel spotkał się z pozytywnym odzewem. Tak powstała koalicja Sojusz Lewicy Demokratycznej. Trzonem SLD była Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, na czele której stał Aleksander Kwaśniewski. SLD składał się oprócz SDRP i OPZZ z ponad 30 podmiotów. Mało kto pamięta, że w 1989 roku robiliśmy takie badania wśród członków PZPR-u, pytając się o nową partię i pytając, kto mógłby stanąć na czele. No i wygrał Olek w tym sondażu, więc był jednoznaczny kierunek marszu. Tak powstało SDRP. Dobry wynik Włodka Cimoszewicza w wyborach prezydenckich uświadomił nam, że trzeba budować lewicę taką już demokratyczną, prawdziwie nowoczesną i bardzo szeroką, polityczną, społeczną, związkową. I stąd się wziął Sojusz Lewicy Demokratycznej jako sojusz prawie 40 rozmaitych struktur. Hasło Sojusz Lewicy Demokratycznej chyba po raz pierwszy padło jako efekt tej kampanii wyborczej Włodka Cimoszewicza. Mnie się wydaje, że to nawet on podał taką propozycję, żebyśmy dalej tworzyli ten sojusz złożony z różnych organizacji, które staną po naszej stronie. SLD w 1991 roku wprowadziło silną reprezentację do Sejmu, złożoną z 60 posłów i 4 senatorów. Zwycięstwo SLD w wyborach do Sejmu w 1993 roku. W wyborach 1993 roku SLD startował z hasłem Tak dalej być nie musi. To był nasz wielki sukces i wydaje mi się, że nastąpiły już pierwsze decyzje w nowym układzie sił politycznych, które prawdopodobnie coraz bardziej rozczarowywały tych, którzy zawierzyli blokowi Lecha Wałęsy i nie jemu samemu, że on szybciutko ten świat na lepszy zmieni. Okazało się, że to nie jest takie proste. Były miliony ludzi w Polsce, których trzeba było wziąć za rękę i przeprowadzić do trzeciej RP, do kapitalizmu, do demokracji, do poczucia podmiotowości. I co by nie powiedzieć o tamtych czasach, to SLD było tą formacją, która gwarantowała pewną ciągłość społeczną. Sojusz uzyskał 20,41% głosów, co dało mu 171 mandatów poselskich i 37 senatorskich oraz zapewniło możliwość utworzenia większościowej koalicji z PSL. Na czele rządu stanął Waldemar Pawlak z PSL. Marszałkiem Sejmu został Józef Oleksy. Następnie funkcję premiera przejął Oleksy, a po nim Włodzimierz Cimoszewicz. Pojawiła się strategia dla Polski, pojawiło się coś, co by można nazwać w tych warunkach, które były, ale jednak polityką socjaldemokratyczną. Pojawiła się polityka społeczna. No więc tu tak mi się wydaje, że z punktu widzenia interesów ludzi dokonaliśmy jednak tego, czego ludzie oczekiwali. Aleksander Kwaśniewski wygrywa wybory prezydenckie. To była pierwsza kampania, gdzie się pojawiło nowe, młode pokolenie. Już nie my, wtedy jeszcze 40-latkowie. Olek miał przecież wtedy 41 lat. Ale pojawili się 20-latkowie, pojawiła się ekipa, która 10 lat później będzie dominować w SLD. Wtedy jeszcze takiej machiny PR-owskiej obsługującej kampanie wyborcze w Polsce nie było.
to się wszystko zaczynało. To była pierwsza kampania, prawdziwa ta kampania prezydencka. Ja myślę, że powiodło się Aleksandrowi Kwaśniewskiemu dzięki temu, że w jego otoczeniu byli ludzie mający to doświadczenie społeczne i taką aspirację polityczną, żeby pokazać również, co my potrafimy. I myślę, że to się akurat sprawdziło. Od anegdot z tego czasu to jest Danusia Baniek. Sztaby uzgodniły, że kandydaci przyjdą co do minuty. W tym samym czasie, żeby nikt na drugiego nie czekał. Myśmy stwierdzili, że oczywiście dotrzymamy tych uzgodnień, ale jeżeli by tak Lech Wałęsa przyszedł minutę, dwie wcześniej, no to liczyliśmy na efekt zezłoszczenia się prezydenta, bo to było powszechnie znane. On nam potem to zarzucał, że tutaj sztuczki takiej żeśmy użyli. Dlatego w przedsionku do tego studia siedział Włodzimierz Cimoszewicz, ja i Zbigniew Siemiątkowski, żeby dać szansę na przywitanie się z nami i wytracenie czasu przez Lecha Wałęsę, bo on przyjechał do telewizji pierwszy. I popatrzył na nas ze wzgardą, będąc przekonanym, że jak my tu siedzimy, to tam w studiu czeka na niego Kwaśniewski. I wpadł do tego pustego studia. No i zaczęło się kiepsko, bo zgodnie z naszymi planami Lech Wałęsa się wkurzył, przepraszam za kolokwializm, i potem nie chciał się przywitać z Aleksandrem Kwaśniewskim w sposób tradycyjny, podając mu rękę jako godnemu przeciwnikowi, tylko zaproponował mu podanie nogi. Co by o Lechu Wałęsie nie mówić, to jest postać historyczna i ja mam pełny szacunek dla jego osoby, jego życia, ale prezydentem był takim niestabilnym, powiedzmy to tak delikatnie. I na tym tle Kwaśniewski, przewidywalny, spokojny, uśmiechnięty, no musiał wygrać. W drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 roku Aleksander Kwaśniewski, kandydat SLD, uzyskał poparcie 9 704 349 głosujących, 51,72%. Na Wałęsę oddano 9 058 176 głosów, 48,28%. Uchwalenie konstytucji w referendum w 1997 roku. Albo teraz, albo nigdy, bo akurat takie stronnictwa prokonstytucyjne, myślę tutaj o nas, o PSL-u, o Unii Wolności, miały przewagę w tym Sejmie, więc wydawało się, że jest taki moment historyczny. Dwa, no jednak myśmy pracowali, mieliśmy swój projekt konstytucji. Żałuję, że niektóre elementy tego projektu nie znalazły się w obowiązującej konstytucji, no ale to jest cena kompromisu, no, każdy musiał z czegoś ustąpić. I ówcześni politycy znali pojęcie kompromisu, no i znali drogi, powiedziałbym żartobliwie, nie zawsze seriozne, ale efektywne. Dużo tutaj pani Gienia z restauracji sejmowej mogłaby opowiedzieć, jak ucierał się kompromis konstytucyjny. Z tej konstytucji ja jestem do dzisiaj bardzo dumna osobiście. Byłam członkiem Komisji Konstytucyjnej do momentu objęcia funkcji szefa kancelarii, bo już później nie miałam na to czasu po prostu. Natomiast posuwaliśmy się przez kilka lat do przodu, mając w Komisji Konstytucyjnej senatorów Alicję Grzeszkowiak i Piotra Andrzejewskiego, którzy do każdej propozycji takiej, która no, w gruncie rzeczy została wpisana do konstytucji, z powodów światopoglądowych proponowali inne rozwiązania.
Konstytucję poparło 6,4 miliona obywateli, 52,71%, przy frekwencji wynoszącej 42,86% głosów. Konstytucja była dziełem szerokiej koalicji SLD, PSL, Unii Wolności i Unii Pracy. Jej uchwalenie było kluczowym elementem transformacji ustrojowej. NATO. 8 lipca 1997 roku na szczycie szefów państw i rządów NATO w Madrycie podjęto decyzję o zaproszeniu Polski, Czech i Węgier do rozmów w sprawie członkostwa w sojuszu. Decyzja ta zawarta została w deklaracji o euroatlantyckim bezpieczeństwie i współpracy. Myśmy na początku byli bardzo wstrzemięźliwi. Wydawało nam się, że NATO to jest coś, co może złamać tą kruchą równowagę sił w Europie Środkowej. Ale potem, jak zaczęliśmy rządzić, to także i w tej sprawie to już nie była siła opozycyjna, która opowiada różne rzeczy, tylko to była siła, która musi podejmować decyzje. No więc w tej sprawie nie było wątpliwości. Trzeba było te decyzje podjąć i też w tym roku, na jesieni, będziemy obchodzili 25-lecie rozpoczęcia negocjacji. I warto powiedzieć, bo pewnie w mediach to się nie przebije, że początkowo negocjatorami byli właśnie, zresztą do samego końca, byli w dużej mierze ludzie związani z lewicą. I zaangażowanie polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej było moim zdaniem w tamtym czasie decydujące. I dzisiaj rozmawiamy, kiedy toczy się wojna na Ukrainie. I cały czas w głębi swojej duszy zadaję sobie pytanie, co by się zdarzyło, gdyby nam zabrakło konsekwencji wtedy. Utworzenie jednolitej partii SLD. Ja bym powiedział tak, że partia to jest pewne narzędzie. To ja jestem przeciwnikiem tych wszystkich, którzy chcą umierać za partię, bo już mieliśmy to w historii, za żadną partię już nie będę umierał. Ale żeby to narzędzie może być skuteczne, efektywne, a może być byle jakie. Można się tą motyką bawić, kopiąc kolejny hektar naszego pola, ale można też kupić pług i orać pługiem. No to myśmy tak zdecydowali, że pójdziemy jednak w sposób zorganizowany, jednolicie dowodzony i walczący o władzę. 15 kwietnia 1999 roku 29 polityków z 27 organizacji tworzących koalicję SLD podpisało deklarację założycielską nowej partii pod nazwą Sojusz Lewicy Demokratycznej, która została zarejestrowana 26 kwietnia. Na jej czele stanął Leszek Miller jako przewodniczący, sekretarzem generalnym został Krzysztof Janik, a następnie funkcję tę pełnił od 2002 roku Marek Dyduch. Działacze SLD wzięli aktywny udział w kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego, który w 2000 roku jako jedyny polski polityk wygrał wybory prezydenckie już w pierwszej turze. Zwycięstwo w wyborach w 2001 roku. Wybory parlamentarne 2001 roku były wielkim sukcesem SLD. SLD w koalicji z Unią Pracy odniósł spektakularne zwycięstwo. SLD UP zdobyło poparcie 5 342 519 wyborców, 41,4%, co przełożyło się na 216 mandatów w Sejmie i 75 w Senacie. Ze względu na zmianę ordynacji wyborczej dokonanej pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu, koalicja SLD-UP nie zapewniła sobie większości w Sejmie. Sojusz zdecydował się na rząd koalicyjny z PSL i UP. Premierem został Leszek Miller. Marszałkiem Sejmu Marek Borowski, którego zastąpili następnie Józef Oleksy i Włodzimierz Cimoszewicz. Marszałkiem Senatu był profesor Longin Pastusiak. Leszek Miller był premierem do roku 2004. Następnie na rok przed wyborami zastąpił go profesor Marek Belka, późniejszy prezes Narodowego Banku Polskiego.
Zwycięstwo to nie jest sam moment głosowania, to jest prawie ponad 40 zespołów programowych otwartych na ludzi spoza partii, nawet powiedziałbym spoza lewicy, bo zapraszaliśmy ekspertów, nie pytając ich o to, na kogo głosują i jakie są ich poglądy. Więc społeczeństwo to widziało. Widziało, że oto jest formacja na tle takiego dosyć niezbornego programowo przeciwnika z prawej strony. Oto jest formacja, która serio traktuje przygotowanie się do władzy i pewnie serio będzie traktowała władzę. Wejście Polski do Unii Europejskiej. Referendum. Na szczycie w Kopenhadze 13 grudnia 2002 roku nastąpiło zakończenie negocjacji akcesyjnych przez rząd Leszka Millera. 7 i 8 czerwca 2003 odbyło się referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego, tak zwane referendum europejskie bądź akcesyjne. Rady Ministrów zaczynały się od wystąpień Danusi Hübnerowej, która z kartki czytała, kto z czym wisi, no i od takiej fazy rozliczeniowej. Na tą fazę nie wpuszczano dziennikarzy ani obsługi, tylko było takie mówienie sobie prosto w oczy, co się stanie. Ja osobiście nie miałam wątpliwości, że ludzie poprą te decyzje. No i prezydenta lewicowego, i polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy byli bardzo zaangażowani w tę kampanię. Danuta Hübner była na czele tych, którzy w imieniu rządu kontaktowali się z Unią Europejską i przyczynili się do szybkiego wypracowania tego, co musieliśmy, że tak powiem, załatwić przed referendum. No ale każde referendum jest wielką niewiadomą. Nie, że jest ono wygrane i że ta decyzja obowiązuje do dzisiaj, to z tego jesteśmy wielce zadowoleni wtedy, kiedy na Europę przychodzi zwłaszcza bieda. Za przystąpieniem do Unii Europejskiej głosowało 13,5 miliona osób, czyli 77,45% głosujących. Za kampanię referendalną w imieniu rządu odpowiadał Lech Nikolski. Kryzys SLD i wyjście z kryzysu dzięki koncepcji LID. Myślę, że są dwa źródła tego kryzysu. Po pierwsze, tak żeśmy się skupili na wejściu do Unii, że zaniedbaliśmy kilka innych rzeczy, w tym odpowiedź na pytanie, a jak ta Polska po wejściu będzie wyglądała? Czym się zajmiemy? Co będzie dla nas ważne? Nie zdążyliśmy przygotować takiej odpowiedzi. A po drugie, i mówię tu o sobie także, no dobiegł czas, powiedziałbym, tych budowniczych nowej Rzeczypospolitej. W 2005 roku dokonał się ten przełom, to znaczy uznano już, że wykonaliśmy swoją robotę i dalej już nie mamy żadnej wizji, a dwa, rozsypał się mit lewicy jako spadkobiercy PRL. Moim zdaniem mieliśmy wtedy zbyt otwarte drzwi. Oczywiście każdej partii na tym zależy, ale może nie było czasu i miejsca na to, żeby niektórych sprawdzić, bo taka klientela interesowna do SLD wtedy się przyłączała w sposób moim zdaniem zbyt łatwy. Po 2005 roku, mimo międzynarodowych sukcesów oraz poprawy sytuacji wewnętrznej, SLD utraciło dominującą pozycję na polskiej scenie politycznej. Stało się partią mogącą liczyć na maksymalnie kilkanaście procent wyborców. W 2005 roku SLD groziło wypadnięcie z Sejmu i powtórzenie losu AWS z 2001 roku. Dzięki odmłodzeniu kierownictwa partii udało się uniknąć tego scenariusza. W wyborach 2005 roku SLD pod przywództwem Wojciecha Olejniczaka zdobył 11% poparcia i 55 mandatów.
Następnie, aby poszerzyć elektorat, zdecydowano się na zawiązanie koalicji Lewica i Demokraci, co zapewniło lewicy w wyborach 2007 roku poparcie ponad 2 milionów obywateli i 53 mandaty w Sejmie. Katastrofa smoleńska. Śmierć Jerzego Szmajdzińskiego, Jolanty Szymanek-Deresz i Izabeli Jarugi-Nowackiej i dobry wynik Grzegorza Napieralskiego w wyborach prezydenckich. W katastrofie smoleńskiej zginął kandydat SLD na prezydenta Jerzy Szmajdziński oraz parlamentarzystki Jolanta Szymanek-Deresz i Izabela Jaruga-Nowacka. Do dzisiaj żałuję ich bardzo, bo uważam, że z nimi te losy SLD byłyby znacznie łatwiejsze. W efekcie tej tragedii kandydatem SLD na prezydenta został Grzegorz Napieralski. Dzięki dynamicznej kampanii kandydat lewicy uzyskał blisko 14% głosów i zajął trzecie miejsce. Być może nawet był odzwierciedleniem pewnych nadziei, które ludzie lokowali po lewej stronie, mając do wyboru Jarosława Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego, że to był dla mnie, to było potwierdzenie tego sygnału, że ludzie chcą zmiany pokoleniowej. Więc Grzesiek tutaj niejako przy okazji, w niczym nie odbierając jego kampanii, ale niejako przy okazji ugrał dodatkowe procenty. Lata 2011-2015. Jest ciąg takich zdarzeń, które no, każde z nich indywidualnie nie miało większego znaczenia. Poza tym, że oczywiście szkoda, bo przecież umarł Józef, umarło no, kilkunastu, jeśli nie powiedzieć kilkudziesięciu parlamentarzystów, liderów lokalnych, naturalny proces odchodzenia pewnego pokolenia urodzonego w latach 30. i 40. ubiegłego wieku. Po wyborach 2011 do władzy w SLD powrócił Leszek Miller. Sekretarzem został Krzysztof Gawkowski. Niestety ta kadencja parlamentarna zakończyła się wypadnięciem lewicy z Sejmu. Przesądziła o tym decyzja o starcie w formule koalicyjnego komitetu wyborczego, co wiązało się z wymogiem przekroczenia 8-procentowego progu wyborczego. Istotnym symptomem kryzysu SLD było wystawienie Magdaleny Ogórek w wyborach prezydenckich oraz jej kampania wyborcza, w której dystansowała się od wartości lewicowych i od partii, która formalnie ją wspierała. Przetrwanie w opozycji. Lewica przetrwała poza Sejmem. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu dziesiątków tysięcy członków partii w terenie. Po raz kolejny potwierdziła się zasada, że sojusz jest silny siłą swoich struktur lokalnych. W wyborach powszechnych w 2016 roku mandat przewodniczącego uzyskał Włodzimierz Czarzasty. Sekretarzem partii kongres wybrał Marcina Kulaska. Ważnym elementem jednoczącym środowisko SLD pozostawało skupienie się na walce o godną i sprawiedliwą pamięć o życiorysach ludzi lewicy. Do rangi symbolu urosła choroba i śmierć Tomasza Kality. Tomek był takim symbolem no, pewnego działacza, którego rzadko spotykamy w polskim życiu politycznym. To był chłopak, który był po pierwsze pracowity, po drugie mądry i po trzecie komunikatywny. On z kim by nie rozmawiał, ja go przyjmowałem do pracy na rozbracie, więc obserwowałem jego karierę, to z kim by Tomek nie rozmawiał, to ten rozmówca czuł, że ma partnera. Był człowiekiem sympatycznym, co zawsze dobrze partii robi, jeżeli ktoś się nie wynosi nadmiernie, nie umie z ludźmi rozmawiać. On potrafił to robić, zyskiwał sympatię. Wydaje mi się, że to była kolejna poważna strata dla partii. Żal za Tomkiem, bo to był jeden z tych, z którymi ja na przykład wiązałem potężne nadzieje. Powrót do Sejmu. Wie pan, wrócił dlatego, że po pierwsze było tysiące ludzi, którzy pilnowali tego. No, po drugie było wyraźnie widać, że ten Sejm okulał i brakuje takiego lewicowego podejścia.
No i po trzecie, no, partia zaczęła się trochę, no, jak gdyby budzić z tego takiego dobrobytu, czy małej stabilizacji, bym powiedział, w jakiej się znalazła w drugiej dekadzie naszego wieku. Powrót Lewicy do Sejmu był możliwy dzięki połączeniu potencjału środowisk SLD, Wiosny i Razem. Kampanię wyborczą do sukcesu poprowadzili Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg. 2,3 miliona uzyskanych głosów to najlepszy wynik wyborczy Lewicy od 2001 roku. Ja uważam, że mamy niezłą reprezentację sejmową. Na początku przyglądałem się z pewną rezerwą, ale moje wątpliwości maleją, to dynamicznie bym powiedział. No i teraz trzeba przypilnować, żeby proces jedności na lewicy. Zawsze jest proces, nie ma sukcesów, to zawsze ktoś tam, żeby ten proces postępował, żeby się nie skończyło, broń Boże, na połączeniu SLD i Wiosny, bo to jest dopiero powinien być początek dalszych procesów integracyjnych. Zjednoczenie i powstanie nowej lewicy. W październiku 2021 roku odbył się Kongres Zjednoczeniowy Nowej Lewicy, na którym wybrano Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego na współprzewodniczących partii złożonej z dwóch frakcji – Wiosny i SLD. Sekretarzem wybrano ponownie Marcina Kulaska. Władze Nowej Lewicy wybrano również na poziomie województw i powiatów. Podczas kongresu przyjęto nowy program zatytułowany Jutro jest teraz. Równość i szacunek, współpraca, odważna Europa, troskliwe państwo, nowy Zielony Ład to fundamenty nowej wizji rozwoju Polski. Gdyby się tak złożyło, że Lewica polepszy swój stan posiadania, na przykład po przyszłych wyborach, oczywiście trzeba będzie podkreślać wartości, które płyną z obecności w naszych sojuszach i militarnym, i gospodarczo-politycznym. Trzeba bardzo dokładnie rozeznawać, czy wskazać, czyje interesy ta lewica dzisiaj reprezentuje, bo polityka to interesy. Sojusz Lewicy Demokratycznej był dla mnie ojczyzną duszy. Chciałbym, żeby pamiętać o SLD jako partii, która współtworzyła, a nawet niekiedy współdecydowała o dzisiejszym kształcie Rzeczypospolitej.